Stasiu Janecki, no to wiesz, no to jest... Co? Piszą, że to jest znany polski dziennikarz, tak? Tak? I on nawet taki jest wiarygodny, że on pracuje w Komisji Etyki Telewizji Polskiej. To... Historyk sztuki, publicysta. Kurde. Dobra, dobra. Chłop się napracował, jak będę prezesem telewizji albo prezesem prezesów telewizji. Słuchaj, ale no. Jest w jego historii no. Coś, co wiele tłumaczy. Proszę. Tak? Otrzymał stypendium niemieckiego Instytutu Maxa Plancka, Amerykańskiej Agencji Informacyjnej w Waszyngtonie oraz Rijksmuseum w Amsterdamie. 17 lat związany z tygodnikiem Wprost. Nie żartuj! Janecki, to ty taka jesteś dworska egzemplarza? No chłopie, no Instytut Plancka. Ujada, nie? Ujada. A mógłbyś niżej? Mogę niżej. No. A po brytyjsku? A ty, a jeszcze u Niemców tak się szkolił, tak? U Niemców się szkolił? Tak. Po niemiecku. Na schód. Ja. No świetnie. Wyszkolony jest. A mnie zarzucasz? Co mnie zarzucasz? Janecki, lubię cię! Powiem ci tak, uważaj, tacy są najlepsi. Wiesz dlaczego? No. Bo Bryl napisał. Bryl. A, Bryl. Owca zbłądzona, która jest przywrócona do pańskiego łona, wie to, co wiedzieć ma, a czego nie wiedzieć, a żeby w łasce pańskiej wygodnie posiedzieć. Pan Janecki był dziennikarzem Wprostu, a Wprost jest wrogiem PiSu, tak? A teraz pan Janecki jest zarządzącymi, więc owca zbłądzona, która jest wyszkolony funkcjonariusz, poszukiwamy. I on przyjdzie do mnie, panie prezesie, ja się dopuszczę każdej, panie prezesie, skuteczności, żeby być skutecznym. A ja powiem, a panie Janecki, a zrobi pan to? Napiszę mu na kartce. On mówi, oczywiście, panie prezesie, a to pan zrobi? Oczywiście, panie prezesie, a to pan zrobi? A oczywiście, panie prezesie. A ja mu powiedziałem, jesteście bardzo skuteczni, doświadczeni, bierzemy was do roboty. Nie będzie lepszego. Tyle na ten temat. Panie... Zdrowie! Widzę, że aż się przy nim ulało, słuchaj. To niech nam nie ubywa ciśnienia, żebyśmy je wciąż trzymali.